W tej chwili pali nam się las na powierzchni około 50 hektarów. Mamy znaczne siły, środki w ilości około 110 jednostek. Wspomagani jesteśmy przez samoloty, dromadery, które również rzucają wodę na front pożaru. Nie znamy jeszcze w tej chwili, co mogło być przyczyną tak nagłego rozwoju pożaru. Pożar powstał niedaleko miasta Bukowna, od strony Żurady. W tej chwili są użyte środki, można powiedzieć, odwody komendy, Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej. No, to, co powiedziałem wcześniej, są to siły w ilości około 110 zastępów. Ogień najprawdopodobniej powstał w okolicach oddziału 99 przy korycie sztoły i przenosił się przez asfalt, który prowadzi droga z Olkusza do Bukowna i pod samą wieś Starczynów. Szacujemy, że kilkadziesiąt hektarów na razie, ale to są bardzo, bardzo szacunkowe informacje, ponieważ ogień poszedł szeroko w różnych kierunkach. No, jesteśmy zaskoczeni tym pożarem. Co prawda warunki atmosferyczne są trudne, bo jest bardzo sucho, no ale wybuch w okolicach Bukowna, a właściwie od miejscowości Bukowno na północny wschód, tam było zarzewie i najpierw pojawiły się bardzo gęste czarne dymy. Także bardzo nas to zastanawiało, co to jest, bo to nie jest charakterystyczne dla pożarów leśnych, tak czarne, kłębiaste dymy. I od tych dymów, poprzez wiry powietrzne, poprzez właśnie poprzez wiatr, pożar zaczął się rozprzestrzeniać w kierunku Bukowna i w kierunku Olkusza. No tu mamy do czynienia z terenami suchymi. Tu są bory suche, bory świeże, one bardzo sprzyjają. Nie ma ściółki specjalnej takiej, która by hamowała ten pożar. Ale w niektórych miejscach wskutek tworzenia się różnicy temperatur i wirów powietrznych pożar przechodził na części wierzchołkowe. Najtrudniejsza sytuacja była w okolicach Starczynowa. Tam są osady, siedziby ludzkie i trzeba było duże siły i środki przeznaczyć, żeby je bronić i ochronić, żeby tam nie nastąpiły jakieś poważniejsze straty materialne. No, straty w lesie są. Niestety przyjdzie nam, leśnikom, odtwarzać tą substancję. Ale na ten moment nie można mówić o zakończeniu akcji. Akcja jest w toku. Dopiero jak opanujemy wszystkie zarzewia, przygaszone zostaną te ogniska, przejmiemy pożar od strażaków, no to wtedy będziemy liczyć i szacować straty. Na pewno dzisiejsza noc dla wielu pracowników, którzy są związani z lasami, zakładów usług leśnych, naszych służb, będzie nocą nieprzespaną, bo trzeba będzie całe to pożarzysko patrolować, trzeba będzie wyłapywać zarzewia ognia i przygaszać. Ale musimy zwrócić uwagę, że nawet teraz mamy wiatr, wieje i w dalszym ciągu jest duże niebezpieczeństwo, że on się w każdym momencie podniesie. Także musimy zachowywać czujność, akcja jest jeszcze w toku. Jesteśmy w Bukownie na ulicy Sosnowej. Czoło pożaru, w momencie kiedy przyjechałem na miejsce akcji, czoło pożaru było w tym miejscu, tylko kilometr głębiej w lesie, natomiast po zmianie kierunku wiatru sytuacja pożarowa zmieniła się na tyle, że budynki, które są po lewej mojej stronie, były zagrożone, więc jednostki przemieściły się w to miejsce w celu obrony tych budynków. Udało nam się ten cel osiągnąć, w związku z tym budynki, jak Państwo widzą, są całe i nienaruszone. Na tą chwilę sytuację mamy opanowaną na tym odcinku gaśniczym i myślę, że sytuacja będzie się normowała. Zmiana sytuacji była spowodowana zmianą kierunku wiatru, intensywnego tego wiatru. W związku z tym sytuacja się zmieniała bardzo intensywnie. Z wnętrza lasu czoło pożaru przemieszczało się właśnie w kierunku tych budynków. Następnie nastąpiła zmiana kierunku wiatru i kierunku czoła pożaru i tak kilkukrotnie. W związku z zaistniałym pożarem dzisiaj w mieście Bukowno chciałem podziękować Straży Pożarnej, wszystkim jednostkom, zarówno zawodowym, jak i ochotniczym, za sprawnie przeprowadzoną akcję.
Na chwilę obecną wydaje się, że jeżeli chodzi o mienie mieszkańców, to sytuacja jest opanowana. Ewakuowani są wszyscy podopieczni z domu seniora Leśna Polana i myślę, że teraz z tych informacji, które ja posiadam, trwa dogaszanie cały czas pożaru, ale no, miejmy nadzieję, że już nowe ogniska pożarowe się nie pojawią.